Pracujemy bardzo mocno, wagę lekką. Życie nie lubi próżni. Można powiedzieć, że wymieniliśmy koperę na koperę. Zobaczymy, jak pójdzie Łukaszowi. Na początek stoczy walkę z Mateuszem Głąbem. Obaj są młodzi, groźni, niebezpieczni. Nazywam się Łukasz Kopera. 25 maja będę debiutował dla Federacji FEN. Mam nadzieję, że po tej walce moje nazwisko będzie zapamiętane. Imię i nazwisko, bo ja przejmuję schadę w FEN-ie. Moim przeciwnikiem jest Mateusz Głąb, zawodnik lokalny. Ma już 3 walki, które wygrał, ale trzeba mu popsuć passę na FEN-ie i wygrać tą walkę. Mateusz Głąb! 3. zwycięstwo dla organizacji FEN. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mateusz Głąb, jestem zawodnikiem w Rocks Gym. Fight Exclusive Night, mam serię 3 zwycięstw, 2 poddania, 1 decyzję, także czas dołożyć jakiś knockout do tego. Bardzo, bardzo na to liczę, mam nadzieję, że podtrzymam tą pasę. Robię wszystko, ciężko trenuję, jestem skupiony tylko i wyłącznie na tej walce 25 maja we Wrocławiu. Obaj zawodnicy są bardzo wszechstronni, niemniej jednak Mateusz Głąb ma lepsze warunki fizyczne. Zobaczymy, czy będzie umiał to wykorzystać. Mateusz to bardzo ambitny zawodnik, tak naprawdę zrobił bardzo duży progres, ale tak naprawdę wydaje mi się, że jest na znacznie wyższym poziomie sportowym i to moja ręka będzie ku górze. Łukasz, 25 maja przygotuj się na wojnę. Liczę na to, że damy wielki pojedynek, który zostanie zapamiętany przez kibiców.